prowadzą tajne badania dla wojska. Rzeczy, nad którymi pracujemy, nierzadko decydują o wszystkim. Ratują życie naszych żołnierzy. To wielka odpowiedzialność. Są pionierami robotyki. Nasze roboty poruszają się cicho i widzą w ciemności lepiej niż ludzie. Ich praca zmienia nasz świat. Ludzie pracujący w Kinetic to specjaliści, którzy niechętnie dzielą się swoją wiedzą. W głębi duszy jesteśmy kujonami zakochanymi w chemii i fizyce. Czas jest na wagę złota. Im szybciej zrobimy tę robotę, tym szybciej będzie można zacząć ratować ludzkie życie. Wracam do domu po 12 godzinach pracy, często o 3 nad ranem, wciąż myśląc o śmigłowcu. Taka jest tu presja czasu. To ciężka praca. Technologiczne wyzwania. Brytyjscy tajni konstruktorzy. Kinetic zatrudnia w Wielkiej Brytanii ponad 7 tysięcy osób i ma filię na 3 kontynentach. Przy obrotach handlowych przekraczających 500 mln funtów należy do ścisłej czołówki firm zbrojeniowych. Stara się także rozwiązywać problemy zwykłych ludzi. Nasz kapitał to przede wszystkim własność intelektualna. Rozwiązujemy problemy, z którymi inni sobie nie radzą. 10% naszych brytyjskich pracowników ma doktoraty. Zatrudniamy więc grupę naprawdę nietuzinkowych, bardzo inteligentnych ludzi. W tej chwili Kinetic pracuje nad tajnym rządowym programem. Wszyscy muszą więc mieć certyfikat dostępu do informacji niejawnych. W tym zawodzie, w robotyce, nie ma wielu kobiet, ale lubię w nim to, że naprawdę mogę moją pracą uratować czyjeś życie. Robot zastępuje człowieka w niebezpiecznych sytuacjach. Nikt nie musi się narażać. Z zawodu jestem mechanikiem. W 91 wstąpiłem do sił powietrznych i prosto stamtąd przeszedłem do Kinetic. Byłem w północnej Norwegii, Afganistanie na misji ONZ w Bośni. Pracując tu, najeździłem się po świecie. Głęboko na angielskiej prowincji, na równinach Salisbury, w bazie lotniczej Boscombe Down, będącej własnością Ministerstwa Obrony, mieści się jedna z głównych siedzib firmy. Zatrudnia ponad 2000 cywilów i wojskowych, zajmujących się najnowocześniejszą techniką. Dział lotnictwa zajmuje się jednym z najważniejszych brytyjskich programów zbrojeniowych. Modernizacją śmigłowca Chinook. Chinook to jeden z najmocniejszych i najbardziej znanych śmigłowców. Boeing produkuje go od 1961 roku. Służy do transportu żołnierzy i jako latający dźwig. Potrafi unieść piętrowy autobus. Chinook wykonuje kilka funkcji. Przede wszystkim dostarcza zaopatrzenie i przerzuca oddziały z bazy na teren działań. Dzięki niemu mniej żołnierzy musi przemieszczać się po ziemi, gdzie grożą im wybuchy bomb pułapek. Ostatnią, chyba najważniejszą funkcją jest ewakuacja rannych. To niewesoła rola, ale dla załóg jest ważnym powodem do dumy. Tylko w zeszłym roku ewakuowali z pola bitwy jakieś 1000 ludzi. Gdy prasa napisała o pilnym zapotrzebowaniu na Chinooki w Afganistanie, w rząd uderzyła fala krytyki. Rząd zakupił 8 maszyn, lecz odbiór wstrzymano z powodu błędów w procedurze zakupu.
trzy maszyny zostały już przekazane Rafowi. Prace nad pozostałymi trwają. Jeśli nowe Chinooki mają latać bezpiecznie, trzeba wymienić niemal wszystkie przewody i podzespoły elektroniczne. Trzeba też wymienić silniki i zbiorniki paliwa. Kapitan Cy Jones odpowiada za śmigłowiec numer 4. Maszyna musi latać już za 12 tygodni. Jak widać, maszyna jest zdemontowana. Brakuje zbiornika paliwa, wiele wnęk jest pustych. Robimy wiele rzeczy jednocześnie. Kręci się mnóstwo techników. Kiedy skończymy, wnętrze będzie wyglądać zupełnie inaczej. W miejscu, gdzie idą te wzdłużnice, znajdą się siedziska. Burty i podłoga będą miały pancerz balistyczny. Jeśli ten Chinook będzie służył na przykład w Afganistanie, żołnierze będą bezpieczniejsi. Załoga śmigłowca normalnie liczy 4 osoby. Dwóch pilotów siedzi w tych dwóch fotelach w kokpicie. Technik awioniki Jade Watson niedawno wróciła z misji wojskowej. Służyłam w siłach powietrznych w jednostce odpowiedzialnej za ewakuację rannych. Moje doświadczenia nauczyły mnie, że czas jest na wagę złota. Im szybciej zrobimy tę robotę, tym szybciej będzie można zacząć ratować ludzkie życie. Pracujemy przez okrągłą dobę, 7 dni w tygodniu. Już od jakichś 15 miesięcy. Robimy co w naszej mocy, żeby te śmigłowce mogły zacząć służbę. Każda maszyna przechodzi ten sam proces. Najpierw demontuje się wszystkie urządzenia elektroniczne i niemal wszystkie przewody. Następnie przebudowuje się całe wnętrze. Do wymiany 10 km kabli potrzeba 60 tysięcy roboczogodzin. Trzeba też zainstalować nowy sprzęt. W tej chwili sprawdzamy wszystkie wiązki przewodów. To nie samochód, w którym można powiedzieć, jakoś tam działa, wystarczy. Tym będzie latało nasze wojsko. Od nas zależy, czy wykona zadanie. Na polu walki mają dość własnych problemów. Nie powinni myśleć o tym, czy śmigłowce są sprawne. To jest też kwestia naszej dumy. Staramy się, bo potem wszyscy przez lata będą patrzeć na naszą pracę. No i miło zobaczyć je w locie. Poligon doświadczalny w Boscombe Down. Chinook to nie jedyny pojazd, nad jakim pracują specjaliści w Boscombe Down. Na tym lotnisku oblatuje się futurystyczne samoloty od 1939 roku. To wielki kapitał doświadczeń. Zakład regularnie modernizuje całą flotę brytyjskich sił powietrznych. Zaawansowana technika opracowana dla wojska zmienia również życie cywilów, tak jak kamery termowizyjne czy nowe lotnicze radary. Nowe projekty to na przykład takie pojazdy bezzałogowe, które w przyszłości mogą posłużyć do opryskiwania upraw czy ostrzegania o korkach. W bazie mieści się jedyna w kraju szkoła oblatywaczy, gdzie najlepsi piloci i inżynierowie testują granice możliwości ludzi i maszyn.
Wojskowi i cywilni eksperci wspólnie zastanawiają się, jak uprościć nawigację, by pilot mógł jednocześnie sterować samolotem bezzałogowym. To w zasadzie takie samo stanowisko sterownicze jak naziemne. Komunikuje się z Tiarą przez kanał łączności taktycznej. Po prywatyzacji państwowej agencji, Kinetic wykorzystuje wojskowe technologie do rozwiązywania problemów świata. Rzeczy, nad którymi pracujemy, nierzadko decydują o wszystkim. Ratują życie naszych żołnierzy, dają im przewagę. To wielka odpowiedzialność, ale najprzyjemniejsze jest to, że z naszej pracy wypływa wiele nowatorskich i bardzo błyskotliwych pomysłów. Do 2020 roku Wielka Brytania musi zwiększyć udział źródeł odnawialnych w produkcji energii z 2 do 15%. Warto do tego wykorzystać największą w Europie dostępność energii wiatrowej. W skali roku pojedyncza turbina wiatrowa może zaspokoić energetyczne potrzeby 1100 gospodarstw domowych. Ale jest z nią pewien kłopot. W całym kraju wstrzymano budowę tysięcy turbin, ponieważ okazało się, że zaburzają one pracę radarów lotniczych. Kontrolerzy ruchu lotniczego opierają się na odczytach radaru. Łopaty turbin odbijają fale radaru podobnie jak samolot, więc kontrolerzy nie wiedzą, czy mają do czynienia z elektrownią, czy wtargnięciem w kontrolowaną przestrzeń powietrzną. Problem jest ogromny. Z powodu ruchu lotniczego wstrzymano łącznie prawie 6 gigawatów mocy. Na wszystkich wywierana jest duża presja, by coś z tym zrobić. Problem dotyczy wielu różnych podmiotów w sektorze lotniczym. Z jednej strony mamy wojskowe bazy i ich ośrodki kontroli odpowiedzialne za obronność. Z drugiej mamy cywilne porty lotnicze i ich ośrodki, w tym kontrolę ruchu obsługującą loty transatlantyckie, które nawet nie muszą u nas lądować. To wielka powietrzna autostrada. Firma Kinetic zaproponowała rozwiązanie. Technikę stealth. Od ponad pół wieku stara się, by samoloty i okręty znikły z ekranów wrogich radarów. Teraz chce zrobić to samo z turbinami. Gotowy? Tak. Nieźle. Około 30 decybeli. Ograniczenie wykrywalności uzyskuje się za pomocą kształtu i materiałów, a więc albo odbija się fale w inną stronę niż radar za pomocą skośnych powierzchni, albo rozprasza energię tych fal za pomocą odpowiednich tworzyw. Kinetic nie buduje turbin wiatrowych. Nawiązała więc współpracę z największym ich producentem, duńską spółką Vestas. Problem jest trudny, bo łopaty turbin zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności. Nie można zmienić ich kształtu, masy ani metody produkcji. Kinetic i Vestas próbują wprowadzić pomiędzy warstwy kompozytu niezwykle lekki, ale złożony materiał pochłaniający. Ci ludzie mierzą i zaznaczają rozmieszczenie różnych materiałów. Muszą ustawić je z dokładnością do kilku milimetrów, bo inaczej nie uda się później skleić dwóch połówek łopaty. Miło na chwilę oderwać się od komputerowych modeli i zobaczyć, jak powstaje taki element. Oczywiście skład tych materiałów jest tajny. Wiadomo jednak, że pochłaniają one większość energii fal. Znacznie słabsze echo radarowe pozwoli kontrolerowi odróżnić turbinę wiatrową od samolotu.
to tylko jeden z tysięcy futurystycznych projektów, nad którymi pracuje Kinetic, lecz firma zawdzięcza sukces współpracy z Ministerstwem Obrony. Aby utrzymać swój wysoki status, musi dostarczać Chinooki w terminie. Zmodernizowany śmigłowiec będzie także miał większe zbiorniki paliwa. Odpowiada za nie Gaz Fontaine. Zasięg Chinooka z dwukrotnie większym zapasem paliwa jest utajniony. W każdym zbiorniku znajduje się gumowa wkładka podzielona przegrodami na 5 części, aby powstrzymywać ruchy paliwa podczas wznoszenia i zniżania. Trzeba wymienić jedną z rur, więc gaz będzie musiał wpełznąć do zbiornika. Jako że wdychanie lotniczego paliwa może być groźne, towarzyszy mu zastęp strażaków. Przez maskę opary nie przejdą, ale one nawet ładnie pachną. Benzyna, którą tankuje się na stacji, śmierdzi dużo gorzej. Chociaż da się znieść ten zapach przez chwilę, daleko mu do konwali. Strażacy przynieśli aparat tlenowy i sprawdzą zbiornik, zanim wejdę. Gotowy? Do dzieła. Mamy zestaw pierwszej pomocy, butle z tlenem na wypadek omdlenia. Analizator powietrza jest teraz w zbiorniku, mierzy stężenia gazów. Zabrałem też elektryczną wyżynarkę. Spróbujemy go wyciągnąć, ale w ostateczności, gdyby się nie udało, rozetnę nią włókno węglowe, żeby go wydostać. Aby zapobiec gromadzeniu się oparów, otwarto też właz na drugim końcu zbiornika. Gaz musi być ostrożny, bo w środku jest mnóstwo delikatnych elementów. Z powodu ciasnoty i oparów nie może przebywać w środku dłużej niż 20 minut. Masz? Świetnie. Kończ i wychodź. Wyjdę z drugiej strony. Jestem ugotowany. Po wymianie rurki zbiorniki można już zamocować do śmigłowca. Zbiorniki są dobrze dopasowane, a tam są delikatne cięgła i zaczepy. Trzeba uważać, żeby ich nie uszkodzić. To jedna z najbardziej czasochłonnych i męczących prac. Bardzo łatwo coś ułamać. Wymaga wielu osób i dobrego nadzoru. Chwila napięcia dla wszystkich, a zwłaszcza dla gaza. Stop. Trochę obniż. Jeszcze trochę, centymetr. Gumowa wkładka wisi w środku na linkach spadochronowych. Gdyby którąś z nich ścieli, a do tego wystarczy niewielka siła, to cały zbiornik trzeba by robić od nowa. Wyciągnąć go, otworzyć i powymieniać linki. To setki roboczogodzin i mnóstwo pieniędzy wyrzucone w błoto.
To bardzo delikatna operacja. Gdy w końcu go wstawią, będą go musieli przykręcić, co zabiera zwykle 5 lub 6 godzin. Musimy dać chłopcom chwilę spokoju, bo to krytyczny moment. Pięć tysięcy kilometrów od Wielkiej Brytanii, w spokojnej okolicy stanu Massachusetts, mieści się dział robotyki firmy Kinetek. Wojny w Iraku i Afganistanie zmuszają konstruktorów do ciągłego dostosowywania robotów do bieżących realiów. Do Afganistanu i na Bliski Wschód wysłano jak dotąd 3000 robotów saperskich Talon. Nasza reporterka Caroline Wyatt rozmawiała z ludźmi, którzy narażają życie, by ratować innych. Oto główny zabójca brytyjskich żołnierzy w prowincji Helmand. Przydrożna bomba, fachowo nazywana improwizowanym ładunkiem wybuchowym. Roboty Talon wyręczają ludzi w niebezpiecznych zadaniach. Ponieważ pojawiły się ładunki zdalnie detonowane za pomocą telefonu komórkowego lub pilota do garażu, saperzy nie mogą już osobiście ich rozbrajać. Muszą wysłać robota. W tym zakładzie produkuje się nawet 100 takich robotów miesięcznie. Trzeba przydzielić ludzi, sprowadzić zestawy części i możemy ruszać. Derek Daly jest kierownikiem produkcji. Mamy tu eksponat, który przypomina nam, po co przychodzimy codziennie do pracy. Bardzo nas motywuje, bo oczywiście gdyby nie było tych robotów, bomby musiałby rozbrajać saper lub zwykły żołnierz ubrany w kombinezon ochronny, ryzykując ciężkie kalectwo lub utratę życia. Ten robot nadaje się tylko na zło, ale zawsze staramy się, by można było odzyskać i ponownie wykorzystać jak najwięcej części ze zniszczonego urządzenia. Roboty Talon trafiają do wytwórni w podstawowej konfiguracji i zostają przystosowane do prac saperskich. Talony można łatwo naprawiać na polu walki. Składają się z modułów zamocowanych szybko złączkami. Operator pozostaje w bezpiecznej odległości 200 metrów od ładunku. Panuje błędne przekonanie na temat robotów wojskowych. Nie są to urządzenia autonomiczne, zdalnie sterowane. To człowiek decyduje, gdzie robot jedzie i co robi na miejscu. Mówiąc w przenośni, daje on żołnierzowi dodatkowe ramię o długości kilometra. Budowa Talona jest tajna, ale znamy kilka szczegółów. Jego elektryczny silnik byłby w stanie uciągnąć mały samochód. Robot ma 4 kamery dające operatorowi panoramiczny widok otoczenia pojazdu. Dzięki przetwornikom podczerwieni i wzmacniaczom światła dobrze widzi w ciemności. Nasze roboty świetnie pracują w nocy, poruszają się cicho i widzą w ciemności. Ich układy wizyjne są ich największą zaletą, bo dzięki nim w nocy widzą lepiej niż ludzie. Talon ma wysięgnik z chwytakiem przystosowanym do prac saperskich. Zaprojektowano go z myślą o łatwej wymianie. Wysięgnik można wymienić w niecałe 20 minut. Jest to element, który najczęściej ulega zniszczeniu. To część jednorazowego użytku.
Talon sprawdził się już jako saper. Obecnie próbuje się przystosować go do innych zadań. Jen Pagani jest specjalistką w dziedzinie układów detekcji. Od 6 lat modyfikuje Talona, by mógł służyć do działań ratowniczych. Ten odłączany zawleczką moduł zawiera zestaw czujników, m.in. przemysłowy wykrywacz substancji toksycznych, wykrywacz promieniowania jonizującego, a także analizator gazów do wykrywania łatwopalnych oparów i innych niebezpiecznych gazów. W tym konkretnym robocie jest również czujnik temperatury. Teraz sprawdzimy, czy te wszystkie czujniki przekazują dane do jednostki sterującej. Próba pierwsza. Jest odczyt? Jest. Czysty? Tak. Gazy wykrywane przez Talona są tak groźne, że do sprawdzenia czujników Jen musi użyć ich chemicznego substytutu. Jest odczyt? Jest. Czysty? Tak. Jen ściśle współpracuje z brytyjskimi kolegami. Wykrywa chlor i dwutlenek węgla, ale także gazy łatwopalne. Może włóżmy inny czujnik. Czy to będzie zbyt trudne? Prześlę go wam na próbę. Daj mi znać, który czujnik bardziej im pasuje. Najpierw sami się pobawimy. Dzięki, Rob. Na razie. Centrala Farnborough. Dzięki tym wysiłkom talony zaczynają pojawiać się na brytyjskich ulicach. W Londynie działa już specjalna jednostka do zwalczania pożarów przemysłowych. Jesteśmy wzywani do pożarów materiałów niebezpiecznych. Jeśli strażacy napotykają płonące chemikalia lub inne groźne substancje, używamy naszych robotów, żeby nie narażać ludzi. Talon i jego większy brat Bison są zdalnie sterowane z samochodu bazy. To jest nasza centralka nagrywająca obraz przekazywany przez roboty, a także kamery samochodu. To wszystko stanowi materiał dowodowy, który straż może potem wykorzystać. Jeśli ten eksperyment się powiedzie, talony znajdą się na wyposażeniu jednostek straży pożarnej w całym kraju. Podpisaliśmy ze strażą miesięczną umowę, w ramach której możemy być wezwani o każdej porze dnia i nocy. Nie mogę wyłączyć komórki ani napić się piwa. Hala montażu Chinooków. Zespół na razie trzyma się harmonogramu, ale teraz czeka go kluczowy etap. Wszystkim udziela się napięcie. Nie można popełnić błędu. Praca będzie toczyć się na dwie zmiany aż do końca. Wczoraj zrobiliśmy pedały drugiego pilota. Jeszcze kilka drobiazgów i będzie można zacząć montować drążki łączące pedały obu pilotów. Konektory też gotowe. A nawiew? Zatwierdzili go ci z jakości? Nie rozmawiałem z nimi. Musimy to wiedzieć, bo jeśli tak, to trzeba zawiadomić malarzy. Zaraz zobaczę, czy jeszcze tu są. Po wymianie niemal całego okablowania można zacząć montaż urządzeń. Najpierw systemy łączności. Jak ci idzie, Paul? Dobrze. Muszę wiedzieć, na jakim etapie jest wnęka awioniki. Rurka pilota gotowa? Prawie, zostało jeszcze to tutaj, zajmie z pół dnia. Świetnie. Zrobiliśmy jakieś 95% połączeń. Kiedy to skończymy, wstawimy półki. Wszystkie przyrządy w kokpicie są podwójne. Po zestawie dla kapitana i drugiego pilota. Podłączamy wszystko na próbę, żeby się upewnić, że wtyczki sięgają gniazd i pasują do nich. Potem włączymy zasilanie i będziemy kolejno sprawdzać przyrządy.
Program modernizacji Chinooków ma najwyższy priorytet i dyrekcja bardzo się nim interesuje. Zamontowaliśmy już całą awionikę. We wnękach jest już wszystko. Lada chwila można będzie robić wnętrze. Myślę, że już na nocnej zmianie. Ci ludzie są teraz pod ogromną presją. Pracują przez okrągłą dobę, także w weekendy. W takiej sytuacji trzeba zachować umiar, żeby nie skończyło się niepotrzebnymi wypadkami z powodu nadmiernego zmęczenia i stresu. Równie ważne jak dostarczenie sprawnych śmigłowców jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Ludzie muszą mieć czas na odpoczynek. And healthy environment, and also to make sure that our people do actually get some rest. Mimo zmęczenia, wszyscy są głęboko świadomi, jak ważna jest ich praca. To był najgorszy miesiąc dla wojsk NATO w Afganistanie. Słychać pytania, czy sprawa jest warta życia tylu ludzi. Opinia publiczna naciska na rząd w sprawie dostaw sprzętu dla brytyjskich jednostek w Afganistanie. Śmigłowiec numer 4 jest gotowy do montażu łopat wiernika. Zadanie wymaga ostrożności, bo każda łopata kosztuje 150 tysięcy funtów. To ostatni ryzykowny etap, który może opóźnić dostawę. Na początku unieście ją pionowo, na taką wysokość, żeby ze sporym zapasem ominęła schody, a potem powoli ją przesuniecie z bliską asekuracją. Brian, chcesz ją dostać z tej strony? Gdy Ryan porządnie ją złapie, puśćcie tę linkę i weźcie tę, żeby móc ją ponaciągać. Pociągnij do niego. Otwieramy wirnik. Chłopcy wsuwają teraz nasadę łopaty do głowicy. Ten srebrny walec to zawleczka mocująca. Trudno ją wsunąć, łopata musi być idealnie równo. Widzicie ten uchwyt? Jest dokładnie w środku ciężkości łopaty. Ciągniemy ten uchwyt w górę i w dół, żeby ją wyprostować, bo inaczej zawleczka by nie wyszła. Kołyszemy ją, żeby otwory się wyrównały. Łopaty są wielkie i ciężkie, każda waży 170 kg, więc to mozolne i czasochłonne zadanie. Siedzi. Może ją trochę opuścimy, Brian? Starczy. Która następna? Zielona. Powiedz, kiedy złapiesz, Brian. Sprawna praca zespołowa jest tu koniecznością. Dźwigu unoszącego łopaty nie można przestawić, więc załoga obraca śmigłowiec. 100-metrowy promień skrętu nie ułatwia zadania. Jak widać, łopaty są ogromne i mają tendencję do kręcenia się. Trzeba bardzo uważać, żeby o coś nie zawadziły. Kompozyt łatwo uszkodzić. Są mocne, to znaczy zaprojektowane tak, że wytrzymają ostrzał z broni ręcznej. Ale nikt nie planował uderzać nimi w cokolwiek.
Większość śmigłowców ma wirnik ogonowy, który zapobiega obracaniu maszyny. Zamiast tego Chinooki mają dwa wirniki główne. Wspólny wał napędowy sprawia, że ich łopaty nie zderzają się. Aby śmigłowiec był stabilny w locie, wirniki obracają się w przeciwne strony. Przedni próbuje skręcić nos maszyny w prawo, a tylny w lewo. Równoważą się. Dzięki dwóm poziomym wirnikom środek ciężkości Chinooków jest większy, co pozwala im więcej unieść. Chinook waży około 10 ton i ma taki sam udźwig. 20 ton to ogromna siła nośna, ale nic dziwnego. Każda z tych łopat to przecież odpowiednik skrzydła samolotu, a ten śmigłowiec ma ich aż 6. Śmigłowiec ma już łopaty. Teraz przejdzie serię prób, by w końcu zmierzyć się z ostatnią. Czy wzniesie się w powietrze? Kwietnia 2010 roku. Po 10 miesiącach zakończono modernizację Chinooka numer 4. Został doposażony i może już przewozić żołnierzy i sprzęt na pole bitwy. Czeka go jeszcze ostatnia próba. Pierwszy start i lot. Robimy przegląd przedstartowy. Sprawdzamy wszystko ostatni raz, zanim maszyna zacznie służbę. Muszę wejść na górę, sprawdzić tłumiki łopat i głowice. Taka ogólna inspekcja, czy nie ma uszkodzeń. Patrzę, czy nic nie blokuje ruchu, czy przewody hydrauliczne nie ciekną. Generalnie, czy wszystko z hamulcami jest dobrze. To jest czysto. Szykujemy śmigłowiec do lotu. To ostatnia szansa na wypatrzenie czegoś, co może spowodować wypadek. Stawką jest ludzkie życie. Lepiej niczego nie przeoczyć, bo to wielka maszyna. Trochę się denerwuję, bo to mój pierwszy pełny serwis. Jestem świeżo po kursie. Wszyscy pracujący przy Chinookach wiedzą, że ich wysiłek będzie widać. Gdy zobaczę go w locie, pomyślę, to ja go robiłem, to owoc mojej pracy. Pod koniec dnia czuję się pewną satysfakcję, bo praca jest wykonana pierwszorzędnie. Jako były żołnierz wiem, dokąd trafią oraz jak bardzo są cenne i potrzebne. Miło będzie dowiedzieć się, że spełniają swoje zadanie. Dla Saya Jonesa to najważniejszy dzień w tym roku. Odbiór śmigłowca numer 4 to ważny moment, bo musimy udowodnić, że maszyna lata, że modernizacja zakończyła się sukcesem. Taki był jej cel. Śmigłowiec musi okazać się bezpieczny i sprawny. To jest najważniejsze. Po tej ciężkiej pracy miło będzie zobaczyć go w powietrzu. Piloci od wielu godzin omawiają każdy aspekt lotu. Będę zwracał uwagę na fluktuację momentu i temperaturę turbiny, więc ty patrz przez okna. Steruj, a ja zajmę się silnikiem. W razie problemów nic nie rób, tylko mi powiedz, unikniemy szarpania sterami. Wolę lądować awaryjnie z wysokości kilku centymetrów zamiast kilku metrów. Tak jest łatwiej. Setki ludzi pracowały nad tym Chinookiem przez niemal rok. Teraz jest w rękach dwóch pilotów.
Od samego rana ćwiczę w wyobraźni różne sytuacje awaryjne. Zastanawiam się, jak zareagować, jeśli coś zawiedzie. Przed rutynowym lotem zwykle tego nie robię, dopóki nie zasiądę w maszynie. Ale to jest pierwszy lot, dlatego muszę dobrze się przygotować. Służyłem w piechocie morskiej 23 lata, potem byłem w Zatoce Perskiej w jednostce lądowej, więc dobrze wiem, kto będzie tym latał. Młodzi żołnierze świeżo z poboru i młodzi oficerowie dowodzący pieszym lub zmotoryzowanym patrolem. Dzięki śmigłowcom nie będą ryzykowali na drogach. To bardzo ważne i jestem dumny, że mam okazję przyczynić się do szybkiego dostarczenia tych maszyn z gwarancją idealnej sprawności. There as quickly as possible in the best possible condition they can be in. Zasilanie główne włączone. Kompas na 2.00. Pierwsza próba hamulców. Moc startowa. Nie ma już odwrotu. Nasi ludzie sprawili się rewelacyjnie, pracowali z pełnym poświęceniem. Gdyby była jakaś istotna niedoróbka, ujawniłaby się już dawno. Wszystko jest w porządku. Po udanym pierwszym locie śmigłowiec przejdzie jeszcze cały miesiąc prób, zanim trafi do czynnej służby. Dla zespołu to jednak nie koniec ciężkiej pracy, bo musi zmodernizować pozostałe maszyny. Opracowanie wersji polskiej BTI Studios. Tekst Andrzej Bieńkowski czytał. Za chwilę na Discovery Science zaprezentuje się Wielka Piątka, czyli technologiczne wynalazki olbrzymy. Zostańcie z nami.